Czy to się źle nie skończy? No, setupy z tamtej wersji gry zmieszane z tymi, co może pójść nie tak. It's race day here in Melbourne as we continue with what could shape up to be one of the best Australian Grand Prix. Here we are then at the Albert Park Circuit. 3.3 miles of bumpy street track, but not a lot in the way of elevation changes. The circuit goes all the way around the lake, taking in 16 corners. Note the DRS zones into turns 1, 3 and 13. They'll offer our drivers a number of good opportunities to overtake. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you so that they're not taking up too much of your capacity. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Norris, Perez, Bird and Fernando Alonso, Ocon, Stroll, Tsunoda and Antonio Giovinazzi, Raikkonen, Ricciardo, George Russell, the engineer, Latifi, Vettel, Pierre Gasly and Nikita Mazepin. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Verstappen and Mick Schumacher. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Dobra, już. Okej, ja już sobie ustawiłem softy medy. Ty umiesz oszczędzać opony, nie? No. To polecam tobie spróbować softy. A nie, softy medy, przepraszam, też te polecam. Szczerze mówiąc. Bo tu idzie, musisz obydwie opony tam do ponad 60% idą, ale jest git. Wiesz, o co chodzi? Nie wiem, u mnie jest tak, że wiesz, 40 parę procent już jest niewesoło. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Nie wiem, ja miałem problemy w grze, także zrobiłem sobie rekonstrukcję plików. Tam znalazło 16 takich, które
cię de facto źle zainstalowały podobno, bo miałem straszne problemy z dźwiękiem. A teraz już jest git. Zrobiłeś? Z pliku? Tak, tam 16 znalazł takich, że się wiesz. Wiesz co ja robiłem przedwczoraj, bo jest jakiś nowy bug w tej grze, zauważyłem. Przejechałem karierę, sobie zacząłem nową karierę. Miałem tylko ten mod, miałem tylko ten kask zbudowany, nie? Miałem tylko ten kask. I mi nagle wywaliło komunikację jak podczas wbijania do ligi, że mam jakieś rzeczy tam niezgodne i że po prostu nie jest do online'a. Aha. Wiesz? Właśnie to był nowy bug. Wtedy sobie zrobiłem spójność w kliku. Fajnie. Jakoś niepewnie się czuję, to ci powiem. Właśnie to przez te setupy, bo nagrywamy to parę dni po wejściu nowego update'u. W sensie kwalifikacji. Tak, tylko na starym setupie. Tak, bo kwalifikacje już zrobiliśmy przed update'em Sportimao. A teraz już jest parę dni w sumie po Sportimao. No to w ogóle nie, można powiedzieć update'u. Ale przynajmniej pierwszy raz mam tak, że mi się kierownica nie odpina mi się dźwięk, wszystko jest... No i wszystko git. Tak jak trzeba. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Nie wiem, czy ja utrzymam tą pozycję. Ja się boję o tego Ricardo z wiadomych przyczyn. Bo nie, powodzenia. Będę miał mega samo start. Mi się wstecznie wbił sam z siebie. O Jezu, będę ostatni po starcie. Jestem już 17. Nie, Alonso standardowo. O Jezu, co Mazepin zrobił? Walczę tutaj z Verstappenem, spadłem na 18 pozycję przez to, żeby się wbił sam z siebie. Nawet nie miałem kontroli, dosłownie. O Jezu, ale dajwa zrobiłem. Jestem dalej za Mazepinem. Vettel jest przed... Dobra, już jestem przed Mazepinem. Dobra, nie jest źle na tym setupie. Not bad. Wyprzedziłem Vettela. Jak tam u ciebie? Która pozycja? Szósta. Ale ciężko. Wiesz co? Zagiętki, ja tutaj... jakiś taki zagiętki jestem. Teraz miałem poważny kontakt z Russellem. Mogę go uszkodzić. Okej, czyli w tym zakręcie do szóstki tam trzeba rzucać. Oj, wypadłem na żwir prawie. To jest to mnie. Nie no, Alonso poza zasięgiem na razie. Te boty są mocniejsze, lekko mogą być. Znaczy ja to mówię, ja się czuję jakbym nie miał zawieszenia po prostu, słuchaj, tak wiesz. W ogóle jakbym Force miał odpięty przez chwilę. Ja to... się czuję w pewnych momentach. Prawie się uszkodziłem na Raikkonenie. Coś tutaj dziwnego słychać na tym dojeździe do T2. Nie wiem. Normalnie jakbym szorował po tym, po ziemi. Możliwe, bo teraz no wszystko się zmieniło, nie? Oj! No, nie tylko na te dojeździe. Też. Już jestem 12. No to dawaj. No ja nie mogę Alonso dogonić. Uciekłem Okonowi, ale... Musisz później to pokazać, bo to jest piękne. No, przesadziłem szykanie. Na siódemce. Jeszcze żyję. Dobra. Ja już tutaj się dobieram do Giovinazziego i zaraz będę już przy Ricardo, który walczy z kimś. Walczy z Tsunodą. Już jestem przed Giovinazzi. Tutaj ładnie wbijam, tobie powiem. Ojojoj, przestrzeliłem. Ale dobrze, że nie wypadłem z toru. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone.
Kurde, jesteśmy za Tsunodą na hardach. Tu nic nie może pójść dobrze, nie? Ricardo próbuje... A co, nie możecie go wyprzedzić? W koło z Tsunodą na hardach. Jeszcze ja na tym teraz skorzystałem. Trzymam się teraz Ricardo, ja się go boję wyprzedzać. Wpadłem do ulek historii. Co się Ricardo się boję wyprzedzać, bo pamiętasz co się działo. Wiesz o co chodzi, nie? No. Wtedy. Dobra, ja w ogóle Ersu nie używam. Ja mam 100 Ersu. Zapomniałem. Ja te pępki mega się Ersu oszczędza. No, ta szykana naprawdę na mnie prześladuje. Rodzinę też prześladuje? Nie, jeszcze nie. No, mam awarię. There is a fault to the DRS. You won't be able to open the rear wing. We're working on a fix. Stay out. No to już jesteśmy w bardzo niefajnej sytuacji. Ja tutaj z Danielem na spokojnie gonimy Lensa Strolla na tym kółku. Półtora sektora nadrobiliśmy w pół sekundy. Próbuję jakoś na co na razie wyprzedzić Ricardo, bo to nie jest zbytnio mądre. No o dziwo, przy tej awarii jakiś szybszy się zrobiłem. Dobrze, że ci się nie zacięło podczas otwartego DRS-u, to by był problem. Nie, raczej nie, bo zakręty idzie przejechać, więc... No jakby, no to widać. Aczkolwiek już odjechałem Okonowi na 70. To może jest jakaś inna przyczyna. No zobaczymy, jak dojdę Alonso, to wtedy będę zadowolony. Myślał. Ja teraz chyba, jeśli przeżyję oczywiście tą szykanę, bo... Oj, rzuciło mnie strasznie teraz. Jeśli teraz przeżyję tą szykanę, to po szykanie chyba będę Ricardo wyprzedzał. Jestem dużo szybszy od niego. A i z nim dogoniłem już Lensa Strolla tak bardzo mocno. Nie, dobra, po prostej startowej na spokojnego wyprzedzenia. Dogonimy jeszcze troszkę bardziej Lensa Strolla, którego już widzimy. Same plusy, nie? No. Ale Ricardo jak na McLarena mega dobrze ciśnie, wtedy powiem tak mega. Dobra, mega. Jestem w DRS-ie. Ja teraz palę za Ricardo. To nie mogę użyć. Uda. No walczy z nim. Kontakt. Ricardo mnie spycha. All the time we have the lead the space. All the time. Kurde, już widzę Okona na swoim radarze. 3,5 sekundy. Ile on do ciebie traci? 3? 3 sekundy? Tak. To około 6 sekund do ciebie tracę. 6,5 troszkę ponad. Po tym starcie, a new strategy is available on the MFT. 18 to chyba dobry wynik, nie? Confirmed. Kurde, muszę troszkę palić tego Ersu. Palimy Ers. Fajnie tutaj się mega oszczędza. Ja nie mam DRS-u, no kurczę blade. We're accumulating some wear on the MGUK. Nie, no jestem przed Alonso, znaczy za Alonso, tylko chcę go wyprzedzić, a... O, dobra, włączyło się. Jest? Da, dobra, jedyny z nim. Uda się? Ja już dojechałem do Strolla prawie na DRS. Muszę poczekać, bo... Jestem 3 sekundy za Okonem. Jak tam? Poczekaj. Dobra, muszę teraz Alonso wyprzedzić. Right, we have a very worn out MGUK. Our battery charge speed is suffering and if it gets much worse, we could be forced to retire. Drzew działa. Prawie się zabiliśmy z Ricardo. Dobra, gonię Norrisa. Już? Udało się? Brawo. Kurde, ile masz stopni z tyłu na oponach? Nie mogę, wiesz, no nie mam jak zobaczyć, poczekaj. Okej. Okay. Kurde, jak mnie rzuca tutaj na tym. Około 90, 96. A, ja mam około 100 bardziej. Przed hamowaniem.
Alonso, nie teraz, nie teraz. Verstappen już jest 11 z P19, też ładnie ciśnie. Okay, you're dropping a few tenths per lap to the car ahead. They're edging away. Kurczę, jeszcze 0,2. Ja pierdzielę, co on zrobił. Ale błąd. Żyjesz, wszystko git? Tak, tak, tylko przestrzeliłem. Ile do ciebie traci Alonso? 0,7, a już miałem 9 prawie. To ja do was zyskuję. Już tracę do niego 4,8. A zaraz dojadę, Alpine. 4,6. On do ciebie traci też, nie? Boże, co ja na 8 w szykanę wchodzę, nie wiem. Trochę przesadziłem. Troszkę bardzo przesadziłeś. Ja na 30% softach robię swoje osobiste. No, moje już puszczają, wiesz. Już tak w zakrętach jest niepewnie. Moje jeszcze git. Nie wiem, czy ja nie przeoszczędzę trochę teraz. Może spróbuj po prostu zaraz podpiąć Norrisa. Znaczy, próbuję go podgonić, no już mi Alonso nie będzie przeszkadzał na szczęście, więc... Ile za tobą? Bo ja 3,9. Okej, no to jest dobrze. Ja się poprawiłem prawie ponad 1/4 sekundy. Słyszy, nie, no 350 tysięcznych. I mam 90 R, tak średnio ponad. The gap to the car ahead is 2.5 seconds. Wspaniała australijska pogoń, nie? No ja lubię Australię. No, Russell odfrunął. Oj, 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 Nori. Safety car by na przykład. Będzie? Nie, w sumie dobra, mi się w ogóle nie przydał, bo moja strategia robi wszystkich. Nie będzie, nie ma tam nikogo. A co tu masz za strategię? Są w tym medy. A to co, myślisz, że wszyscy na hardy pojadą? No wow, właśnie tak boty tutaj jeżdżą, dużo osób w ligach też tak jeździ i na tym traci. Wyprzedam Okona w tym momencie, chyba. Tak. Cześć, Darkowe. Siema. Podoba mi się to. On próbuje mnie atakować. Green flag. Zyskujesz może do Norrisa, bo to był taki... Troszeczkę. A kto jest trzeci? Czekaj, zaraz zobaczę. Dobra, Perez, nie tak. Musisz. Verstappen jest za mną. Verstappen jest około P10. Verstappen jest 10, około 7 sekund za mną. Ponad. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. A, puszczają opony. Muszę bardziej uważać. Ja zjeżdżam za 2 lapy na medy. Jak u ciebie? Teraz zobaczę. 34. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Co? Ja mam 42. Mi chodziło, za ile zjeżdżasz. Nie wiem. Oni będą chcieli pewnie, żeby na następnym, ale... Musimy jakoś, żeby się nie zblokować. Ricardo, no, ale mnie zarzuciło.
Prawie banda. No straciłeś pół sekundy, no to srogo. Ale powinien zdążyć mi zmienić. Nie. Bo by mnie jeszcze zblokowali, wiesz? Nie no, ile tam potrzeba? Ponad 10 sekund. Ze 12. Chociaż niby to naprawili, ale mi się nie chce ufać im, nie? Zresztą no nie ufam Codemastersom. Dobra, to jest właśnie refleks prawdziwego chudego byka. Norris zjechał. Dobrze. Nie tylko to, nie, 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 Hamilton też. Ja zjadę, jak mi się będzie źle jechał. Bo zobacz, zobacz, które jest okrążenie. Zobacz, na jakich jesteś oponach. Zobacz, ile masz procent, a no, ile medy musisz utrzymać. Już wiesz, dlaczego tu się jedzie medy? Zobacz, jesteś 11 ponad okrążeń na softach. One mają nawet niecałe 50%, to pomyśl, jak będzie na medach, które bardziej trzymają. No dobra, no słuchaj. Ty tu jesteś inżynier. Czyli przekonałem. No sprawdzę, no zobaczymy. Najwyżej będzie na ciebie. Tak. Będzie drama w Ferrari, że drugi pierwszy. Dobra, to muszę to jakoś zmienić. Miałem wziąć kartę. A właśnie, na prostej, na prostej. No, na spokojnie. A nie, dobra, oni mi sami, wiesz, zaproponowali w którymś momencie, jak chyba na 8 okrążeniu zmianę. No, to już miałem ustane. Teraz pytanie, kto pierwszy zjeżdża? Zjeżdżasz na którym? No pewnie będą chcieli, żeby albo na tym, albo na następnym, więc decyzja szybka. Ja na następnym. To już za późno. No w sensie, dobra, no w sensie ja zjadę na 13, ty na 12, Jezu. To jak chcesz zjechać? Teraz na tym? Dobra, to ja na następnym. Patrz, Ferrari 2-3. Tak to się robi. Widzisz, Darkoven? No, dowieźmy to, dowieźmy to. Trzeba, trzeba. Ale mnie to już rzuca. Mi się mega dobrze jedzie, więc... No, ja chcę dotrzymać zmiany. Wiesz co, no ty jesteś zresztą z przodu, więc ty masz prawo głosu większe, nie? Nie no, słuchaj, no. Tam było wyboru. Mogłem zjechać po prostu teraz, jak ten. Ja jeszcze jedno w sumie. Nie, jakoś nie jedziemy się totalnie. Trzymam w miarę tempo około 1,25. O, też już... Nie no, poprzednie to jest największy dramat. A ja się trzymam około 1,25, tu zresztą też. Dobra. Box, box, box. Copy. Oj, oj, oj. Oj, muszę poćwiczyć te boksy, bo... Kurde, długo trzymam już na tych softach. Zawsze się boję tej piątki. Exit, exit now. Ja już na tych softach trzymam. 13 okrążenie, a ja nie mam jeszcze 60%. No, oni wszyscy na hardach. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Tylko pod sam ewentualnie. W sumie jak tak pociągnąć, to możesz aż tyle nie stracić. Nie no, na 13, wiesz, to na... O! Która? Takie jeszcze świeżutkie, te medy. Na 13 okrążeniu, no to nie, no to powinny wytrzymać medy. No. Natomiast mam na nich spore kłopoty. Wiesz co, mi się zdaje, że te medy to i tak można cały może wyścig to psychika kuczować. Możliwe. Nie no, to nawet wiesz, idzie przyoszczędzić, bo ja widzę, że
Norrisa to ja, słuchaj, normalnie pół sekundy na kółko. No i to się... No i widzisz. No, teraz panie inżynierze. Teraz idziemy na pierwszy podium wspólne. Jestem dobry inżynier? Dobry. No i teraz tylko to dowiesz. Będzie tak dobra pozycja. Żeby cię nie skłamać. Mam 60% na lewej przedniej. Strasznie ci zżera te opony. Bo ja tu cisnąłem jednak, no ja musiałem się przebić, zobacz skąd, nie? Musiałem się przebić w... No w pewnym momencie byłem na 19-18 pozycji, nie? Czy podciąłem Alonso, czy nie? That's P5. Ale walczę, walczyłem z Alonso teraz na wyjeździe. Podciąłem Alonso. No i Vitara. I do przodu. Oj, pan już. No ja tak powiem ci, niezbyt się czuję na tych medach pewnie, no ale dobra. Na pewno są szybsze. Kiedyś się trzeba przełamać. Właśnie. Ej, 8 sekund do Norrisa pracy, okej. Wiesz co, one jeszcze mogą być niedogrzane do końca. Nie wiem, teraz mi tak zarzuciło na wyjściu z tej szykany. Na przykład ja ją tak przejrzał, że nawet oczy pinte mnie nie podrzuciło. Już jesteś przy Milano, przy Baldzie, nie? Gdzie? Przy Baldo Norrisie. No prawie. W jego DRS-ie prawie już. No jestem, jestem. Jesteśmy w stanie być na podium. Ktoś z przodu by musiał dostać awarię jakąś, jakiś taki Hamilton. To by było dobrze, nie? Czekaj, może go dojdzie. Ciekawe, kto teraz prowadzi w wyścigu. Chyba jak jesteś na trzecim, to już dostaniesz takie info. Albo czwartym. W sumie nie, dobra, jakby przecież Lando, to już powinien wiedzieć, kto jest na jakiej pozycji, kto prowadzi, kto jest, który z merców jest drugi. Bo one tam ostro widzę się nawalają. Poprawiam swój czas, poprawiam dobra, drugi mam cię. Sektor o 5 sekundy. Brawo, good job. Pereza 4-8, on też na medach. Oj, Red Bull jednak ma dobrą strategię w takim razie. Niestety bardzo, bardzo wielkie niestety dla nas. Gap to car in front is 4.6 seconds. Gap to teammate behind is 6.3 seconds. Poprawimy się o pół sekundy. Alonso już 4 sekundy za Anną. Pierwszy sektor o 40. Co ja robię? Do ciebie teraz dochodzę mocno. That was the fastest lap of the race. Keep this up.
Ali Strong, nie? Tak jest. Sekundę do niego ponad nadrobiłem. Przecież ja Verstappena nawet w kot wyrzuciłem. Osiem za Lando. A Mercedesy są na czym? Na kartach Hamilton, Bottasa nie widzę. To jest bardzo dobre. A doganiasz Bottas z Hamiltona? Tak. To bardzo dobre, to bardzo dobrze. Perez też ich podgonił. Wspaniała informacja, Darkowa. We're catching the car ahead, but be aware that these tires need to last till the end of the race. Verstappen chyba przed. Padam już Lando. Tracety, McLarena i Mercedesa się nie popisali. Czemu? No bo hardy, no to tutaj nie jest za dobra strategia. Ale Perez nie jest wcale za szybki na tych medach. Po prostu Ferrari jest takie dobre, widzisz? W końcu. Dobra, dojedźmy to. Teraz tylko, żeby nic głupiego nie odwalić z Norrisem. Tak jest. Dobra, biorę się za wyprzedzanie. Proszę, zostaw mi miejsce, nie zjeżdż. Proszę. Co jest? Co ja zrobiłem w tym momencie? Jakim cudem ja zrobiłem fastest lapa 23,9 na medach? Okay, gap ahead is 1.8 seconds. Tankowen musimy. Zapowiadałem się najlepsze punkty w tym sezonie chyba, nie licząc właśnie mojego zwycięstwa, nie? No. Jak zużycie? Bo ja mam 16%. Na razie nie patrzę. O, będziecie zaraz kasy dublować. W końcu to tak, w końcu ten update jest coś realistycznego. To jest sobie smutno. Co nie? No. Jeśli dowieziemy tutaj tak dobre punkty, to będzie ciekawy Abu Dhabi, jeśli dobrze nam tam pójdzie w falach, nie? Pomiędzy nami będzie ciekawy Abu Dhabi, bo będziemy mogli dalej walczyć o dobre miejsce i pomiędzy sobą w generalce, nie? Boże, co tu się wyprawia?
tej sytuacji. Jezu, co ja zrobiłem? Żyjesz? Nie uszkodziłeś się? Nie. To się nazywa wciśnięcie w kanapkę. Co zrobiłeś? Nie no, wiesz, było dublowanie, Hamilton wyprzedzał. O jest. Się wcisnąłem. Przecież ja już widzę te hasy kontrabasy, ja już się boję. Kurde, ale straciłem przez tego hasa. Przez Mazepina pewnie, nie? Czy Schumacher rozkapnie? Nie wiem, nawet nie zwróciłem szybko uwagi. No cały czas na ten, z deżaku Pereza próbuję jechać. Właśnie widzę, tu bardzo mocno już was dogoniłem. Nie no, ja tracę w tym momencie, to sporo. Jeszcze jeden has przed nami. Zaraz wam mogę powiedzieć, kogo zdublowaliście. Tak, teraz był Schumacher. I co lepsze, oni już sobie z nim poradzili. Osiem lapów. Ja ani razu nie zeszłem poniżej 70. Co jest? Chyba Mazepin jest teraz ostatni. Teraz Schumacher. Mazepin jest ostatni. Ja przed chwilą Schumachera. A, dobra, okej. Myślałem, że... Nie skumałeś? O tą stronę ci chodzi. Nie skumałeś po prostu. 3,8 już was widzę. Byłbym w stanie tam jakoś fajnie powalczyć, czy przepuściłbyś? Jakby, ja nie mówię już, że masz mnie przepuszczać, tylko się pytam ewentualnie. No. Nie, uszkodziłem się, cholera. Boczne skrzydło? Nie, lotka. Puścisz mnie zaraz? Tak. Check your MFD for a new strategy option. Miejmy nadzieję, że jeszcze będziesz trzymał tempo Meroli. Kurde, no i dogoniłem ciebie. Już prawie. Puścisz tutaj, czy nie? No dawaj. To ja lecę. Dzięki, Vega. To by się nie opłaca zjeżdżać już, nie? Opłaca się. Nie trzymam się na torze. Rób jak chcesz. Ja bym nie zjeżdżał na twoim miejscu, bo możesz jeszcze utrzymać pozycję. Nie, nie dojadę, jak będę jechał z tym. A masz plotkę? Nie. A, no to dobra, myślałem, że to jest mniejsze uszkodzenie. Ale to się nie da, wiesz, nawet z lekko uszkodzoną lotką się nie da. Tą taką najmniejszą to jeszcze idzie. Softy, jadymy. Pasty slapa mi odbierzesz. Ja już jestem 2 sekundy za nimi. Go now. Dobra, jeszcze w punktach. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Prawie się rozwaliłem, bo patrzałem, który będę w klasyfikacji generalnej po tym wyścigu. Jak ty to zrobiłeś? Uszkodziłeś się o bandę czy o Pereza? Nie, chciałem Pereza wyprzedzić. Nie dał się? Nie, po prostu źle oceniłem odległość i trochę za... Zahamował tobie. Znaczy mogłem odpuścić po prostu i zaatakować później. Już się zbliżyłem na 1,7 i straciłem pół sekundy przez jedną rzecz, prawie pół sekundy. Nie no, 0,4 i odrabiam na prosto, nie wiem ile. Trzeba dużo palić ersu teraz. O Jezu, pół minuty do mnie tracisz. No.
Bottas wygra ten wyścig. Chyba. Nie wiem, czy dam radę. Trzeba spróbować. Dasz radę. Jakby ja wiem, że ja jestem szybki, że jak chcę, to potrafię szybko jechać, ale nie wiem, czy aż tak. The turbocharger is on its last legs. Let's try to keep mileage on it to a minimum. Piękny komunikat od drzewa. Jaki? Twoja turbosprężarka ledwo zipie. Czyli trzeba turbosprężarkę wymienić na Abu Dhabi. Niestety. Jestem w sekundę i 30 za podium. Wait, wait, wait. Mr. Stroll? Koszty. Co on zrobił? No, Stroll tam ostro jedzie. No, Stroll tu jest naprawdę. Potężny. Ricardo. Jak będziesz przy Ricardo gdzieś, to przy nim to już tak mega, mega uważaj. Dogoniłem. Jestem w ich terenie. Będę próbował w najbliższym DRS-ie wyprzedzić Pereza. Jeśli się wystarczająco zbliżę. Co, nie dostałem za to ostrzeżenia? Ja pierdziule. Przecież ja za to karę powinienem dostać. Wyprzedziłem. 2 sekundy za Bottasem. Próbujesz jechać po fastest lapa? A, już mam pusty tor teraz. Bo to dobrze. Nie jest wyprzedzane. Zaraz będzie. Okej. Okay. Zawsze jeden dodatkowy punkt. There's 5 laps of fuel remaining. Zbyt optymistycznie, ale jestem drugi. Hamilton spin! Brawo, 21,7. A tu jest Diaz, o Jezu. Kurde, teraz... Schumacher! Nieźle. Na te jeden nie przepuszcza, spoko. Ja teraz będę robił scenario 7 plus najbliższe okrążenia. Nie no, Alonso to jeszcze dogoni, ale our gap to the car in front is 3.5 seconds. Verstappen jedzie dobrym tempem. Good news, it looks like the fault has been fixed. Co się zepsuło? Może zaraz to Ferrari to się rozleci po prostu. 1,7. Ja palę Ersu jak nie wiem co. Półtora sekundy. Keep managing your tires. Manage your tires. Dobra, Jeff, już naprawdę przez to. Jest szansa, Darkoven jest szansa na drugie zwycięstwo dla Ferrari. No to jedziesz. Sekunda i 0,4. Sekunda i 0,3. Jedziemy w końcówkę 28 lapa już.
Sekunda. Ale bez DRS-u. W najbliższej strefie mogę mieć DRS. Trawiłem swój czas, aż tak cisnę. Osiemdziesiątych, Darkoven. No dawaj, dawaj. Przed ostatnie okrążenie. There's three laps of fuel remaining. Cisnasz tak, że poprawiłem swój pierwszy sektor. You're increasing the gap to the car behind by a few seconds per lap. Keep this up. 40% meda, a ja się poprawiam. Cztery dziesiąte. Ściąłem. Mam DRS. Zblokował. To się może nie udać. Dobra, jeszcze jedno kółko masz. Ostatnie już jedziemy. Jest! Prowadzę! No to dalej. Ostrzeżenie za kolizję miałem. To będzie praktycznie last lap. This is your final lap. Final lap of the race. Teraz on mi siedzi na dupie. On mnie nie może zaatakować w DRS-ie. Nie mogę mu na to pozwolić. Mega mocno zdajmowałem. Ale tam szybkie się oko. Ale ostatnie miejsce, w którym nie możemy wyprzedzić. There's only one lap of fuel remaining. Chyba to wygram. Oj, nie! The gap to the car ahead is 7.9 seconds. Co jest? Udało się! Co za wyścig? Nie ukończę. Przepraszam, nie ukończę go jedynie George Russell. Ważne, że Ricardo z tyłu. Ferrari wygrało. Ferrari drugie jest w punktach. Brawo. Brawo! Skuśla, jakiej ja to pozycji zrobiłem. Here's our winner, pulling their Ferrari into Parc Fermé. What a fantastic race it was! Binotto w końcu ucieszony, to jest nowość. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? Well, when you overtake that many people, I'd certainly hope you'd win the race. Their car was really effective in the slipstream here today, and the team would be pleased that they didn't cook the engine, given how long they were spending in the hot air behind other cars. They had a lot of confidence to push their tyres hard as well, especially going into the corners, which allowed for some late braking and some exciting passes. And here we are, a team that is no stranger to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today, and a stunning win for Ferrari. Słyszymy się? Tak, słyszymy, słyszymy. Dostałem 5000
expandowałem jakieś 3 levele. Jak nie 4. Trzeci level. No 3,5 levela wbiłem. Fajny wyścig, mi się podoba. Aż se zapiszę powtórkę. Darkoven będzie ciekawie. Zobacz klasyfikację generalną. I zobacz klasyfikację konstruktorów. Czekaj. Ja pitole. Powiedzieć tobie? No. Jestem 3 punkty przed tobą. Jesteśmy... jakieś 17 punktów za Alpine'ką. Ale to co, Alfa Tauri się udało łyknąć? Alfa Tauri już jest dawno za nami. No to spoczko. O... Apetyt rośnie w miarę jedzenia. W Bubu Zubu lecimy. No, w Bubu Zubu ja startuję z końca. The fans really seem to enjoy that. Musi made it look easy. Dumny. A jeszcze jak? How do you think this team will be feeling after that result? Chyba bardziej to za to samochodziki w tym miasteczku niż Formuła 1, prawda? Tak, no budzi, no jestem wściekły. Great. Well, that's everything. Ja pierdzielę, ja wygrałem wyścig. Drugi w tym sezonie dla Ferrari. Co jest? Chyba teraz tam troszkę w rywalizacji z tobą się podciągnę. Jak sądzisz? Podciągnę się trochę w rywalizacji no z tobą. No raczej, raczej. Jest. Mamy prawie 1000 punktów. Co robimy? Może wzmocniona linka hydrauliczna? No. Jesteś za? Albo czekaj, jeszcze można. Zobaczę jedną rzecz. Silnik, jak jesteśmy. Nie stać nas niestety. Czyli ulepszamy podwozie? Zaciski czy nie, no ja nie, o nie, na to i na to nie, nas nie stać, dobra, nie było tematu. Zobaczymy teraz, czy to dojdzie, czy później już. Halo? No. Patrzymy teraz, czekaj, czy to bo dojdzie. Bo wymieniałem części. Dobrze. No, co tam? Zobaczymy, czy dojdą nam teraz rzeczy. Halo, MGUH. Co ty na no to można. Patrzymy? To dawaj, za dwa dni dowiemy się, czy Halo będzie dobre. Lepsze. Na Bubu Zubu. Ewentualnie jak powiedzieć, no po prostu jak się nie uda, to odnowimy je, nie? Mhm. Dobra, no prawie Red Bulla gonimy. Bardzo dobrze. Tamtych już żeśmy mocno odeszli. I to mnie się podoba. Lecimy do kalendarza, do Halo. Zmiany przepisów, okej. Nie ma nic właśnie o dziwo. Czy u mnie na tych moralach tam... O Jezu, okay. Niestety we'll zatrzymałem, new part come through the fabrication process. Zatrzymałem. We'll have them with us for the next Grand Prix. Ale mamy Halo, jest bardzo dobrze. Na środkach zatrzymam, żebyśmy coś mieli, okej? Our new parts have completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend. 1861. Kupujemy zmodyfikowaną komorę spalania. Co o tym sądzisz? A czytałeś to o tych ulepszeniach, czy nie? W układzie napędowym. Masz takie coś, jak te, że jest zmiany przepisów i... Mam. Widziałeś to? Ja.
No ale jak sądzisz? Co byśmy ulepszyli? Albo nie, żeby to nie było właśnie, nie, to coś innego. O kurde, jest płyty końcowe tylnego spoilera, opór aerodynamiczny 3200. Zobacz, ile to nam by dało w aerodynamice. Jeszcze dyfuzor, zmiana układu, ja pitole. Dobra, może DRS mechanizmu uruchamiania, co ty na to? No, jestem za, po ostatniej awarii. Żeby doszło na Abu Zabi, będzie ryzyko, może i będzie ryzyko 44%. Ale dojdzie może na Abu Zabi. No. Lecimy dalej. Dobra. W następnym sezonie już będzie Portimao. To jest już fajnie, nie? No. Aj, zatrzymał. I know we were expecting some new developments to come through, but some of them have failed quality control. Zobaczmy. We'll need to tell a team what to redevelop via the R&D screen. No i tego 13 by doszło ewentualnie. Dawaj, lecimy dalej, już nawet tego nie będziemy robić. Albo dobra, można w sumie. Lecimy dalej w GP. Co się tygodniowe środki i Abu Zabi. 875. Ile kosztuje naprawa? Ile? 800 prawie. 638, okej. Okay. Dobra, to robię stop.